dzisiaj z Tomkiem robimy taki kładowy rajd po mieście. Jadę do Tomka właśnie do garażu. Kurczę, przestawiłem sobie kierownicę i mi nie pasi teraz. Mi się bączków zachciało robić i przestawiłem. No nie jeździło się po miastowni. Ojej. Martwi mnie ten akumulator, to jak wyładowania nie było. Nie wiadomo, czy pod kompresor podejmie próbę nabicia powietrza, nie? Bo jak jest mało, to nie chcę podjąć próby. Doktora musi mi pojechać. Widzę tam jakiegoś kłada, to chyba Tomek. Taki ładny kombinezon to musiał być Tomek. Albo nie ma ładowania. Siadł ci? Nie odpali, nie? Aha. Ale wtedy ci ładował normalnie. Daleko nie zajechałeś, widzę. Zapniemy go? No. No musimy, nie? Czekaj. Na drodze? Czekaj, dam ci coś. Bez ładowania. W
sumie akumulator jest, no 2 lata, jak kupiłem go już. Dobra, daj truje. Czekaj, gdzie jest z górki? Tam jest pod górkę. No dobra. Daj truje, Tomek. To... Kurde. Zawsze tak jest, jak mamy gdzieś jechać, to pierw muszę sobie popchać, a potem można pojeździć. Tomek, może pojedziemy pierw na Szela tam na Toruń, bym sobie koła dopompował. A to możemy jechać tu na ten. Gdzie? Ty na Orlen. Ale jo, jak tam skaśnie i go ten, to tam łatwiej będzie go odpalić. No. No to słuchaj, to inaczej. To pojedziemy na Orlen. No dobra, no to tu, nie? No, to prowadź. Oj, Kuba to sobie złamie drugiego palca. Widzisz, co wyprawia? Kacper, a ty broni, nie patrz na bączki. Co, Tomek? Ciekawe, czy odpalisz. A jest pytanie. Jedziemy trochę pogumować. No, chwila prawdy. Pierwszy strzał, jak nie odpali, to jest lipa, nie? No, ja znowu pcham. Odpali. Nawróć!
panie. Nie powyrywam, na prawo mnie ściąga. No, no to kurde. Sprawdzę jeszcze to ciśnienie. Przecież było pompowane, panie. Tu jest mniej. Nie, patrz, tu może no bączki kręcić. Jaka mała żwirownia nam się trafiła. Oto o tym nie wiedziałem. Trochę terenu. Podjedziesz pod tą górkę? Dobra, lepiej nie podjeżdżaj. Co się stało? A stanie ci się włącza? On jest tu rozregulowany na gaźnikach. Ja cię. Będziemy pchać? Ale ci wlazł na obroty. Sypie się cebula. Do bączku ustówek. Nie wypieprz się. Thank you.
co to jest? Co? No to chodź. Kto jest zapieprzył koło? Ale play. Miejscówka. To jest dziupla. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry, czy jest tu kto? Tu to chyba była szatnia. A tu, co to było? Wszystkiego nie rozkradnę. Nie, wszystkiego nie. No kurczę, pełno takich jest gdzieś w Polsce, tych budynków pustych. Tam jeszcze coś jest. Tam coś jest. Kamera jest. O, to teraz to jesteśmy pod Padziocha. Kolejna miejscówka spalona. Kolejna. Które zjedziemy? No tam jak jechaliśmy, ty i tam na tym rozwidleniu bączków możesz pokręcić. Czekaj. Nie było zakazu wjazdu. Będę cię odzwyczaił od bączków. Ale zaraz od razu lepsza ta droga jest. Co tu się stało, panie? Co się tu stało? Ja się pytam.
Jakiś warsztat samochodowy sobie ten zostawił. Śmieciarze, no. Jarzeniówki. Patrz, wentylator byś miał. Elegancki. Elegancki. Też od Audi. Drzwi. Ja nie mam pojęcia. Ktoś przyjedzie, wyrzuci. Mamy śmieciarze. Jarzeniówki. Syf. Tam opony.